To jest moje marzenie, na przykład, żeby przez ten serial w jakiś sposób dialogować z ludźmi. To w dużej mierze zależy od stacji, która to emituje i tak dalej, na ile ten dialog będzie się rozwijał, na ile będzie to po prostu nasz monolog. Zobaczymy. Nie uważam, że to był serial pokoleniowy. Myślę, że to jest po prostu dobra rozrywka i odpoczynek i to wszystko. Ja nie lokuję seriali tego typu na jakiejś wysokiej półce artystycznej. Tu jest coś nowego, ciekawego, zbiorowy bohater. No, nie mamy jednej bohaterki, jak było na przykład w MacGyem. Mamy bohatera zbiorowego, mamy 7 osób, które żyją w trochę wideolizowanym świecie. Pełnym kolorowych gadżetów, niezbyt skomplikowanych problemów itd., itd. Jest to odpoczynek. Marta, Żmuda Trzebiechowska. Żmuda Trzebiechowska. Tylko Mateusz. Jest fajny, ładny. Bardzo lubię pana Mateusza Damińskiego. No, Marta jest fajny. No ogólnie super jest. Bardzo lubimy Martę Żmudę Trzebiatowską oraz Katarzynę Maciąg i dlatego tutaj jesteśmy. Bardzo lubimy serial, bo z kontynuacją, powiedzmy, że to jest jak coś w stylu kontynuacji MacGyem, a MacGyem to był nasz serial, dlatego tu jesteśmy. Dlaczego ten serial się tak podoba? Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem.